Przyjaciele, ja bym chciał dzisiaj, ponieważ wiem, że musimy, ja mam takie przynaglenie od Boga, to nie tylko ja, ale różni na przykład też ludzie u nas w zespole też mają takie przynaglenia od Boga w temacie właśnie łaski i rzeczy związanych z łaską, bo ja powiedziałem, to wycieka. Jak różne rzeczy wyciekają, to i to nam wycieka. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na rzeczy, które być może wielu z was są utrwalone, ja nie przeczę. Bo jeżeli coś tobie utrwalone, to co będę mówił, może cię nie interesować. I dobrze, no. Więc z grzeszności wysłuchaj, proszę. Ale może być tak, że zobaczysz coś o wiele szerszego niż do tej pory przeżywasz. Rzymian 10:4 jest napisane: końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Koniec prawa to jest zamknięcie wszelkich wymagań Boga wobec człowieka. To jest ważne, czy ty to rozumiesz. Koniec wszelkich wymagań Boga wobec człowieka. Popatrz. Spójrz naprawdę w swoją duszę. Czy ty nie tylko intelektualnie to pojmujesz, ale czy ty przeżywasz to w swoim życiu, że końcem prawa jest Chrystus? Czy tylko ty to wiesz teologicznie? Czyli że zostały zamknięte wszystkie wymagania wobec Boga, wobec człowieka. Jeżeli uważasz, że Bóg coś wymaga od ciebie, cokolwiek, to jesteś w błędzie, czyli w grzechu. Jeżeli myślisz lub pomyślałeś choćby raz, żeby podobać się Bogu, to zgrzeszyłeś. Rozumiesz? Jeżeli pomyślałeś choćby raz, żeby podobać się Bogu, że robię coś, aby się podobać Bogu, to jest grzech. Grzech. Jezus spełnił wymagania Boga wobec człowieka. Wszystkie wymagania Boga spełnił Jezus. Rozumiesz zatem, że ty nie spełniasz wymagań Boga. Bo Bóg od ciebie co? Nic nie wymaga. Nic nie wymaga od ciebie Bóg. Wielu ludzi intelektualnie to przyjmuje jako doktrynę. Ale ja chcę dzisiaj się odwoływać do serc waszych, czyli do waszej przeżywalności tego. Czy ty rzeczywiście żyjesz tak, że każdego dnia stajesz rano i nie robisz nic dla Boga? Nie zamierzasz też robić nic dla Boga i nie planujesz robić nic dla Boga. Nic. Nic. Prawo to było coś, co było nadane do wykonywania. Jest prawo. Obowiązuje w naszym kraju różne formy prawa obowiązują. Są kodeksy, są przepisy, są ustawy, paragrafy, artykuły. I teraz, jeżeli przekroczysz którąś, postąpisz wbrew jakiejś ustawie, jakiemuś artykułowi, jesteś winny przestępstwa.
popełniłeś przestępstwo. I nasze państwo jako, że tak powiem, dawca tego prawa, ono się upomni o to, abyś zapłacił za twoje przestępstwo cenę. Będzie chciało cię ukarać, ściągnąć z ciebie jakieś pieniądze, zamknąć do więzienia. A tu jest napisane, końcem prawa jest Chrystus. Czyli kiedy Jezus Chrystus pojawił się na arenie wszechświata i umarł za grzechy ludzi, a potem wstał z martwych, to ludzkość wyszła, inaczej, przestała być postrzegana przez Boga jako grupa stworzenia, która cokolwiek jest mu winna i cokolwiek powinna robić. To jest bardzo ważne. Czy ty to przeżywasz? Czy też przeżywasz, posłuchaj teraz, twoje błędy, grzechy, niedociągnięcia, niesubordynacje i inne rzeczy tego rodzaju. Co ty przeżywasz? Czy ty przeżywasz, ile nie zrobiłeś, ile nie potrafisz, ile powinieneś? Co przeżywasz? To jest bardzo ważne, żebyśmy to zobaczyli. Bo jeśli to przeżywasz, to nie żyjesz w łasce, tylko pod prawem. Jakimś prawem, które zostało stworzone, bardzo możliwe, że przez twoją głowę, bardzo możliwe, że przez jakąś grupę ludzi, wśród których funkcjonowałeś, nieważne. Bardzo możliwe, że przez grupę ludzi, w której już nie funkcjonujesz, ale przyjąłeś jej ideę, nie wiem, jakimś, generalnie pod jakimś prawem. Pod jakimś prawem. Usprawiedliwienie, przyjaciele, to oczyszczenie z zarzutów nieprzestrzegania prawa. To jest usprawiedliwienie. To jest oczyszczenie z zarzutów nieprzestrzegania prawa. Czyli ktoś nie przestrzega prawa i wtedy, kiedy on nie przestrzega prawa, to prawodawca mówi, jest wszystko u ciebie w porządku. Nie wiem, czy rozumiecie ten paradoks. To jest bardzo ciekawe. To jest... Dwa razy trzeba to usłyszeć. Pan powiedział raz, dwa razy usłyszałem. To są ważne rzeczy, kochani. Oczyszczenie z zarzutów nieprzestrzegania prawa. Końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Czy wy w ogóle wiecie, że ten werset może zmienić życie człowieka? Wiecie, na czym się zasadza niskie poczucie własnej wartości? Albo powiem inaczej. Czym się żywi? Na czym się zasadza, to może źle powiedziane. Czym się żywi? Co mu daje pożywienie? Człowiek o niskim poczuciu własnej wartości... Posłuchaj mnie teraz, jeżeli masz niskie poczucie własnej wartości, wsłuchaj się uważnie. A może nie wiesz, że masz, bo to teraz się może dowiesz. Człowiek o niskim poczuciu własnej wartości będzie zasługiwał. To będzie od niego silniejsze. On będzie musiał coś robić, bo jak nie będzie robił, to będzie cierpiał. Musi coś robić. A rozumiesz? Musi to robić. Dlaczego? Bo to go dowartościowuje.
Człowiek o wysokim poczuciu własnej wartości nie ma w ogóle żadnego wewnętrznego parcia, żeby coś robić. Wiecie, czemu ja robię różne rzeczy? Przez poczucie obowiązku. Tak to bym w ogóle nic nie robił. W ogóle nic. Spędziłbym życie na własnych przyjemnościach. Czemu? Bo jestem zdrowy psychicznie. Bo Bóg nie stworzył człowieka, posłuchaj mnie teraz, do pracy. Słyszałeś o tym kiedyś? Tego nie zrobił. Skąd ja to wiem? Z Biblii. Kiedy pojawia się pierwszy raz idea pracy? Po zgrzeszeniu. Rozumiesz, że praca jest przekleństwem? To, że ludzkość musi pracować, to jest przekleństwo? To nie jest błogosławieństwo. Ludzie mówią, że to jest błogosławieństwo. Nie. To jest bardzo ważne, co do was mówię teraz. Czemu? Ludziom się priorytety pomyliły. Dlaczego? Bo żyją w grzechu od w ogóle nie wiem ilu lat. Ludzkość żyje w grzechu. To jest wielka komora gazowa. W niej się rodzimy. I wiecie co? Wiecie, czym jest zbawienie? Zbawienie nie jest wyjściem z tej komory gazowej. Zbawienie jest pojawieniem się takiej małej rurki prowadzącej z naszego nosa wysoko do wywietrznika. I my dalej chodzimy w tej komorze gazowej. Rozumiecie, o co chodzi? I tą jedną dziurką oddychamy świeżym powietrzem. Dlatego jest napisane, że to się wszystko skończy. To jest do skończenia. To do skończenia jest, to nie jest do zaczęcia. To się nie zaczyna, się kończy. Do utylizacji jest cały obóz koncentracyjny. Ziemia jest jak obóz koncentracyjny. Rozumiesz? To się kończy. To się ma skończyć. Praca to nie jest błogosławieństwo. Bóg do Adama mówi, dlatego, że posłuchałeś żony swojej i jadłeś, ciężko pracował będziesz. O. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. I parę innych rzeczy, to nie jest czas, żeby je teraz poruszać, bo to ale je poruszę któregoś dnia też. Bo ludzie mają też dziwne poglądy na inne tematy. Rodziny i tak dalej. Takie dziwne poglądy. Oni w raju nie pracowali. Ludzie mówią, o, pracowali. Adam doglądał, Adam nazywał. Niech Bóg błogosławi każdemu taką pracę. Chodzisz z gołym kufrem i nazywasz zwierzęta. Ale robota! Aniołowie wielkości człowieku tych budynków stoją naokoło ogrodu, a ty chodzisz, proszę ciebie, i ty doglądasz. Pamiętaj, ty doglądasz tego ogrodu, to ty doglądasz. Ty, Adamie, doglądasz ogrodu. Tam takie byty, człowieku, rozumiesz, wielkości Marsa stoją wokół, rozumiesz, a ty doglądasz. Oni nic nie robili. Rozumiesz? Wiesz, co oni robili w ogrodzie Eden? Leżeli i pachnieli. To wykrzywiona filozofia mówi o tym, że oni tam byli po coś. Oni tam byli po nic. Po nic. On w ogóle ich nie potrzebował. Rozumiesz? On w ogóle ich nie potrzebował do niczego. Stworzył ich, tylko on wie czemu. Ale nie wolno nam pomylić tych idei. Usprawiedliwienie to oczyszczenie z zarzutów nieprzestrzegania prawa. A zatem każdy człowiek, który uwierzy w to,
że Jezus Chrystus spełnił wszystkie wymagania Boga wobec człowieka, zostanie przez Boga oczyszczony z zarzutów nieprzestrzegania Bożego prawa. Wystarczy uwierzyć, że to Jezus Chrystus wykonał prawo, aby zostać usprawiedliwionym z nieprzestrzegania prawa. Ludzie, to jest cholernie niesprawiedliwe po ludzku. Jeden spełnia wymogi prawa, a reszta wystarczy, że będzie w to wierzyć i będzie oczyszczona z konsekwencji nieprzestrzegania prawa. Szok. Co to za prawo? No było kiedyś takie prawo w Meksyku, że mógł krewny za krewnego do więzienia iść. Dzisiaj czy tak jest, tego nie wiem. Tak było jeszcze kilkadziesiąt lat do tyłu, że syn popełnił przestępstwo, ojciec mógł za niego odsiedzieć i vice versa. Rozumiesz? To było takie trochę podobne do tego. Ale tutaj to w ogóle jest jakieś globalne. Dlaczego ja wam o tym mówię? Dlatego, że jestem przekonany, że masa ludzi nie przeżywa tego. Ludzie przeżywają prawo. Żyją pod tym prawem. Przecież wystarczy spojrzeć w swoją głowę. Jeżeli ktoś zastanawia się nad sobą i na przykład myśli, że ciągle upada, to ten człowiek w ogóle nie rozumie tego, co tutaj jest napisane. On nie myśli w ten sposób. On nie przeżywa tego. On nie wierzy w to. Uwierzyć, czyli ktoś, kto wierzy, to jest człowiek, który jest pewien, nie mając na to namacalnych dowodów. Bo my nie mamy namacalnych dowodów na to, co tutaj jest napisane. Zobaczcie, ile ruchów chrześcijańskich nie może sobie z tym poradzić. Zobaczcie, ile chrześcijańskich ruchów musiało to połączyć. Dalej mówią tak, Jezus umarł za nasze grzechy, On wstał z martwych, ale trzeba się trzymać Bożych przykazań. Trzeba się trzymać Bożych przykazań. Nie wolno zabijać, nie wolno kraść, nie wolno cudzołożyć. Nie możesz tego robić, bo obrazisz Boga. Rozumiesz? Słyszałeś to wielokrotnie od różnych ludzi, a najczęściej od kogo? Od własnej głowy. Twoja własna głowa najczęściej do ciebie tak mówiła. Wiecie, skąd to wiem? Bo moja głowa do mnie to mówiła. Miliony razy to słyszałem. Nauczyłem się tego na pamięć. Na pamięć się nauczyłem. Byś mnie w nocy obudził, to bym ci w ogóle wszystkie swoje grzechy w ogóle mówił. Moje niedociągnięcia. Rozumiesz? Wszystko bym ci wymienił. Cały czas. Ja jestem człowiekiem, już na tyle mnie poznaliście, że sam sobie stawiam zawsze najwyższą poprzeczkę. No i widzisz, i problem polega na tym, że jak nie rozumiesz dogłębnie prawdy, to też sobie stawiasz bardzo wysoką poprzeczkę. I teraz mamy kochających Boga, chrześcijan, ludzi chcących szerzyć Królestwo Boże, bardzo szczere serca, które nie rozumieją zasad łaski i oni mają tak postawioną wysoką poprzeczkę, że co robią w konsekwencji? Zaczynają się spalać w życiu. Oni się spalają. Spalają się. Cierpią przy tym. Rozumiesz? Bo sobie tak wysoko postawiłem poprzeczkę. Sobie też tak wysoko postawiłem poprzeczkę. Ja się grzechu bałem. Ja się bałem zgrzeszyć. Rozumiesz, do jakiego stopnia doszła patologia w mojej głowie? To jest patologia, którą nazywałem
szlachetnym i świętym postępowaniem. Ale to była patologia. Ta wiara, o której tu jest napisane, końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy, to jest wiara w Mesjasza. Spójrzmy na skrót. Prawem Boga było absolutne posłuszeństwo Jego słowom. Jezus to spełnił. Spełnił to? Zobacz, co zrobił. Znasz kogoś, kto jeszcze to spełnił? Absolutne posłuszeństwo Jego słowom. Słuchaj, Izraelu! Powiedział Jahwe. Słuchaj, Izraelu! Przedstaw mi jednego człowieka w Piśmie Świętym, który postąpił zgodnie z tym jednym słowem. Mamy tylko Jezusa na przestrzeni w ogóle tego, nie wiem, tam 1260 stron chyba jest. Jeden. Ten, który zakończył prawo. Nikt inny się nie wyrobił w tym temacie. Prawem Boga było, aby zginął każdy człowiek, który nie był posłuszny Jego słowom. I teraz popatrz. Co zrobił Jezus? Uznawszy, że bierze na siebie grzech ludzkości, zginął. Ja chcę, żebyście zobaczyli, co On robi. Każdy Jego ruch to jest wykonanie prawa. Każdy Jego ruch. Od małych po wielkie. Dlatego jest napisane, był końcem prawa. On wszystko wykonał. Z jednej strony był w 100% posłuszny, z drugiej strony jako człowiek umarł, dlatego, że wziął na siebie grzechy innych ludzi, pokazując, jak należy postąpić z każdym grzesznikiem. Rozumiesz, co tu się stało? On prorokował swoją śmiercią, że tak należy potraktować grzesznika. Mistrz. No mistrz. Prawem Boga było, aby ludzie nie byli pod władzą śmierci. Co zrobił? Wstał z martwych. I tak non-stop było u niego. Czego Bóg nie powiedział w swoim prawie od początku powstania świata, Jezus to zrobił. On to zrobił. On pokazał, jak należy być posłusznym. On pokazał, że każdy, kto nie jest posłuszny, umiera. On pokazał, że człowiek nie może być pod władzą śmierci i wstał z martwych. Cały czas. To nie były jakieś drobne sprawy. Nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. On poszedł po bandzie. On pokazał, ja wam pokażę, jak to działa. Wszystko spełnię. Wszystko zrobię. Jak ja zacząłem badać Jezusa, to krok po kroku zaczęła mi odchodzić chęć na to, żeby próbować zasługiwać na cokolwiek. Na cokolwiek. I na marginesie wam powiem coś. Kiedy człowiek przestaje zasługiwać na Bożą przychylność, to krok później przestaje zasługiwać na przychylność innych ludzi. I mamy absolutnie wolnego człowieka. Wolnego człowieka. Rozumiecie, że jeżeli jesteśmy wolni od Bożych wymagań, to jesteśmy wolni od wymagań wszelkich. Ja nie mówię o wymaganiach diabła, bo to nawet jest w ogóle o czym nie ma o czym mówić. Ale to jest konsekwencja. Prawem Boga było, aby człowiek panował wraz z Nim. Co zrobił Jezus? Wstąpił do nieba i usiadł z Nim na tronie. Jest petarda? Człowiek cały czas. Cały czas człowiek.
cały czas człowiek. On to zrobił jako człowiek. Jako człowiek. Kompletne posłuszeństwo. Proroczy gest pod postacią śmierci na krzyżu. Zmartwychwstanie w ciele. Wstąpienie do nieba w ciele i przycupnięcie na Bożym tronie. Rozumiesz? Człowiek. Ja się pytam, z kim się tu mierzyć? Na co chcesz zasłużyć? Jakieś prawo chcesz przestrzegać? Jakiś przepis? Coś tam łamiesz? Jakiś przepis? A zatem, jeśli ktoś wierzy, że Jezus spełnił wszystkie wymagania Boga wobec człowieka, to znaczy, że wierzy on, że Jezus umarł za jego grzechy, że wstał z martwych i że jest Panem wszelkiego stworzenia. Tak to się czyta. To się tak czyta. Masa ludzi powiedziała, ja wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy, ja wierzę, że wstał z martwych i On jest Panem mojego życia. Ludzie, masa ludzi w ogóle nie wie, co zrobiła. Ona nie wie, co się stało. Po tym wszystkim ci ludzie sobie krok po kroku wracają do miejsca różnych form zasługiwania. Oni zapomnieli, co oni powiedzieli. Religia, wiesz o tym, że też na marginesie ci mówię, że kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, w duchu sobie to wyobraź, że jeżeli realnie oddawałeś swoje życie Jezusowi, przypomnij sobie ten dzień, to to było tak, że ty tutaj byłeś, oddawałeś swoje życie Jezusowi, no nie? A z boku już czaiła się na ciebie religia. Ona już tam była. Już tam stała. Jak nie religia, to humanizm. Coś z tej dwójki. Rozumiesz, o co chodzi? Coś tam stało z boku już, żeby natychmiast ci się władować do twojego w ogóle nowego życia. I większości z nas to się władowało. Mi też się władowało. Mi też się to władowało. Ja się nawróciłem szczerze do Boga na bardzo silnej manifestacji Ducha Świętego i ja za chwilę byłem religijnym człowiekiem. Naprawdę, za chwilę, to nie było za rok. Ja byłem w ogóle religijnym człowiekiem parę dni później już. Ja już poszedłem na pierwszą grupę braci baptystów tam w tym sztumie i ja już byłem w tym utopiony. Już byłem w tym utopiony. Rozumiecie? Już byłem w tym utopiony. Już jak brałem Biblię do ręki, to brałem ją w taki sposób, jakby to było w ogóle świeży placek drożdżowy. Żeby tego... Tak, ja to nazywałem pobożnością. Rozumiesz? Ja spałem w więzieniu i trzymałem na niej rękę. Potem miałem zajawkę, że pod głowę ją będę kładł. Spałem też pod głową na tej Biblii. Rozumiesz, o co chodzi? Miałem różne rzeczy w życiu. Zacząłem mówić. Ja niebawem mówiłem jak ci ludzie. Ja zacząłem mówić ich językiem. Zacząłem używać tej nomenklatury. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Religia weszła w moje życie. I się rozgościła. Czemu? Bo nie rozumiałem łaski. I żyłem przez lata w nierozumieniu łaski. Ludzie, ile ja się wycierpiałem, zresztą wy też, a wielu z was dalej cierpi. Cierpi. Inaczej, bo cierpieć się można nauczyć. Jak jest się w kościele przebudzeniowym, to można się nauczyć cierpieć. Można takie coś zrobić, bo trochę bardziej wiadomo, co z tym zrobić. Już wiemy, że jest diabeł, że atakuje, już wiemy, że to się gromi. Wiecie, o co chodzi? To już umiem poodpychać. Wiecie? Zapobiegawczo już umiemy działać. A to nie zmienia postaci, że się cierpi.
że się zasługuje na Bożą przychylność, że się zasługuje na ludzką przychylność, że się tak żyje. Rozumiecie? Wielu z was bardzo dobrze wie, o czym ja mówię dzisiaj. Pierwszy list Jana, 2:1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś z was zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Słowo przetłumaczone tu jako orędownik, to grecki zwrot, posłuchajcie jaki, parakletos. To nie jest wstawiennik. Czy wy wiecie, zbadałem specjalnie ostatnio całe Pismo Święte pod tym kątem. Nigdzie w Nowym Testamencie, musiałem zweryfikować nawet własne myślenie, nigdzie w Nowym Testamencie nie mamy opisu, że Jezus Chrystus obecnie wstawia się za nami. Tego nie ma. Wszędzie, gdzie jest słowo wstawia, to jest czas przeszły. Wstawił, wstawiał. I jest to moment, w którym on umiera na krzyżu i wstawia się za ludzkość. Rozumiecie? Ja sam to musiałem zweryfikować. Bo ja podprogowo przekazywałem dosyć błędną informację ludziom, zresztą wam też. Kiedy zacząłem się na to zabierać głęboko, to mówię zaraz, nie, no nie wierzę. A że 21 lat studiuję Biblię, to dla mnie studiowanie różnych rzeczy jest bardzo proste dzisiaj. To jest żaden problem. Ja w pewnym sensie Biblię znam na pamięć. Jest to jedyne miejsce, gdzie Jezus w obecnej sytuacji duchowej, w której jest, jest osobowo nazwany parakletos. I teraz posłuchaj. Słowo parakletos oznacza kogoś wezwanego na pomoc. Dokładnie brzmi to wezwany do bycia równym. I to mnie rozwaliło. Parakletos to jest wezwany do bycia równym. Brzmienie wersetu. A jeśli by ktoś z was zgrzeszył, uważajcie, możemy wezwać do bycia równym u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. A jeśli ktoś by z was zgrzeszył, możemy wezwać tego, który jest nam równy. U Ojca. Czyli co możemy zrobić? Powołać się na to, że ów grzech, który popełniliśmy, już dawno został zutylizowany przez Jezusa. To jest nowe prawo, zwane łaską, które wyklucza nawet to, że się mówi do Boga przepraszam. To mówiłem nieraz do ludzi, że mówienie do Boga przepraszam jest terapeutyczne dla nas. Dla nas. Rozumiesz? Bo Bóg potrzebuje naszego przepraszania, tak jak krowa kasku. Rozumiesz? Boga to nie interesuje. Czemu go to nie interesuje? Bo on nie uważa, że ludzkość grzeszy. To jest proste. Prostuje się w głowie, Jonatan? Bardzo dobrze. Im więcej prostowania w głowie przez Ducha Świętego, tym mniej terapeutyzowania, pamiętajcie. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz. A jeśli by ktoś z was zgrzeszył, możemy
wezwać do bycia równym u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Bo co zrobił Jezus Chrystus? Zakończył prawo. Wziął na siebie każdy grzech. Dlatego jest napisane, grzech nad wami panować nie będzie. Rozumiecie to? Co to jest grzech nad wami panować nie będzie? Grzech nie posiada do ciebie prawa. Czy ty w ogóle wiesz, że tylko dlatego cierpisz wewnętrznie z powodu zgrzeszenia, bo uznałeś, rozumiesz, że możesz cierpieć? Masz takie prawo. A pocierpię. Popotępiam się. Diabeł mnie potępia. Coś wam powiem. Przepraszam. Nikogo z was diabeł nie potępia. Nie potępia was. Przepraszam. No, już bez przesady. Wiesz, co cię potępia? Głowa cię potępia. Diabeł... Jak byłem złodziejem, już te ostatnie lata, które byłem, to dużo pieniędzy zarabiałem. I czasami przychodzili do mnie jacyś tacy koledzy, oni mi proponowali coś tam. Chodź tam, zarobimy tam na przykład 5 tysięcy, 8 tysięcy, 10 tysięcy, nie? Mówię, weź. Mi się w ogóle nie chciało ruszać z domu, żeby coś takiego robić, nie? Diabeł doskonale wie, jak jest skonstruowana nasza głowa. On nie potrzebuje cię potępiać. Ty się sam będziesz potępiał. Chrześcijanin jest mistrzem w potępianiu się. Chrześcijanin, który nie rozumie łaski, będzie się potępiał. On się sam potępia. Sam się potępia. Rozumiecie? Bo ma taki wmontowany mechanizm. Znowu upadłem. Znowu nie udało mi się. Znowu i znowu, i znowu, i znowu. Jednym z głównych problemów Kościoła jest mieszanie Starego Przymierza z Nowym Przymierzem. To się miesza. Do ludzi się mówi, jesteście pod łaską, tak? Ale teraz dołóżcie wszelkich sił, włóżcie całą swoją pracę, żeby tylko utrzymać się na powierzchni. Nieraz tutaj już mówiłem, jak się nawróciłem, przyszedłem do kościoła zielonoświątkowego i taki do mnie podszedł w szatni człowiek, policjant, uścisnął mi dłoń tak mocno i mówi, bracie, teraz pamiętaj, trzeba trwać. Ja mówię, Chryste jedyny. Uff. Ja ten uścisk do dziś czuję. Trzeba trwać. Ja trwałem. Ja poszedłem za radą brata. Trwałem, człowieku. Aż miesz iskry, aż szły. Tylko ja wiem, ile ja zdrowia straciłem przez to. Ja w ogóle dzisiaj chodzę, jakbym naćpany był. Wczoraj nawet tak chodzę po mieszkaniu. Mówię, Boże. W ogóle rozumiesz, o co chodzi? W głowie pokój jak rzeka. Jak w tej piosence, proszę ciebie, pokój jak rzeka koi duszę mą. Tak, bo dlaczego to jest tak? Bo w ogóle człowiek, ja w ogóle wiem jedną rzecz. Ja nie mam nic do roboty na poziomie sprawiedliwości. Nic. No to nic nie robię. Są tacy nadgorliwi pracownicy. Pracowałem w Mrówce z taką dziewczyną. Ona tam dalej pracuje. Ona była mistrzem, człowieku. Pracowało się do 14, no nie? Jest 14, a ona zasuwa, człowieku. Ten szef przychodził do niej, mówi do niej, idź do domu. Szefie, tutaj jeszcze muszę położyć. Idź do domu, mówi. Ktoś by się cieszył z takiego pracownika, tylko ona była upierdliwa. Wiesz, dlaczego była upierdliwa? Bo ona wymagała od innych tego samego, co narobiła. Pracuś.
Rozumiesz, o co chodzi? Sama se w domu położyła człowieku parapety, sama se położyła płytki. Ja jej kiedyś pytałem, mówię, powiedz mi, bo mówi, ja prosty chłopak jestem. Dlaczego ty w ogóle, mówię, matka samotnie wychowująca dziecko jesteś, czemu ty nie powiesz, żeby ktoś ci w tym pomógł? Nie będzie mi tutaj nikt mi pomagał, ja sama se poradzę. Mówię, mówię, jest. Zosia Samosia. Człowieku. Ona teraz wszystkim pokaże na świecie, jaka ona sprawiedliwa. Nikt jej nic nie powie, tylko każdy ma to w dupie, rozumiecie? Każdy. Jej sprawiedliwość. Człowieku. 14 ona pracuje. Ale jak obejrzy to nominalny chrześcijanin, to powie, ale w ogóle wspaniała kobieta, jaka pracowita, pełna cnót. A to nie jest kobieta pełna cnót, tylko to jest zaburzony człowiek, rozumiecie, który chce koniecznie udowodnić sobie i wszystkim dookoła, że jest sprawiedliwy. A sprawiedliwy jest tylko Chrystus. To jest prawda Boża. Reszta to grzech. I trzeba się utożsamić z Chrystusem. A nie starać się być sprawiedliwym na tym świecie. Rozumiecie? A ja nieraz to powtarzam, że to szabat uratował Izrael. Szabat. On ich zaczął uczyć. To było, wiecie, czym był szabat w ogóle? To było prorocze. To było prorocze. Zresztą wszystkie te rzeczy były prorocze, ale to nie czas, żeby dzisiaj o tym mówić. Całe te przykazania, te dekalogi, te wszystkie rzeczy były prorocze rzeczy. Szabat był proroczy. Człowiek nie jest stworzony przez Boga do tego, żeby prezentować samosprawiedliwość, zasługując na jego przychylność, zasługując na przychylność innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy w Nowym Przymierzu, a w nim nie ma miejsca na samodzielne poprawianie sobie życia. Tu nie ma na to miejsca. Te same zasady obowiązują ludzi na poziomie wejścia do nieba, jak i zmian w życiu obecnym. Można wejść do nieba samodzielnie? Nie. A chrześcijanie mówią, no tak, do nieba nie można wejść samodzielnie, ale na ziemi można uprawiać samodzielność. Bo uprawiam ją sobie. Jak ktoś uprawia samodzielność, to uprawia samosprawiedliwość. Czyli uprawia religię. Taka religia. Rozumiesz? Jestem dobry. Dużo pracuję nad sobą. Wiesz, o co chodzi? Dużo myślę o swoich upadkach. Dużo rozkładam. To już zapisałem 5 zeszyt. Rozumiesz? Ile mówię? Myślisz o swoich dziennie, swoich problemach różnych. Dużo, dużo. Układam to wszystko sobie. Takie hobby masz, mówię. Taki samogwałt psychiczny. Posłuchajcie. W centrum Nowego Przymierza jest Jezus Chrystus. To jest centrum Nowego Przymierza. Jezus Chrystus. To jest osoba, nie idea. To jest osoba. Derek Prince mówił, w ogóle to jest osoba. Nie róbmy z niego idei. To jest osoba. W centrum Nowego Przymierza jest osoba. Jakiś człowiek jest w centrum Nowego Przymierza. Nie idea. W centrum każdej religii jest jakaś idea. W centrum judaizmu jest prawo. Podoba mi się taki serial, sobie tam trochę oglądamy. Ten, nie wiem, jak to się tam czyta, ten taki nowy o Jezusie. O,
No. Dokładnie. I tam jest taki, jeszcze ten, co w nocy przyszedł, jak on się nazywa, do Jezusa. Nikodem jeszcze jest w ogóle w Sanhedrynie i tam idzie demona wypędzić z kobiety w ogóle. I tam, że wyjdź z niej przez Abrahama, Izaaka, Jakuba w ogóle i tam dalej. Tam demon wygląda za krzesła, mówi, ty nie masz tu żadnej władzy. Mówi do niego. Mówi, wiesz, w ogóle nie masz tu władzy. A ona potem Jezusa spotyka, ta Maria z Magdali. On podchodzi do niej, mówi, moja jesteś. Kładzie na nią ręce, pyk, demon wyszedł. Rozumiecie, o co chodzi? Ona przyjmuje w ogóle fakt, że ona jest jego. I co? Natychmiast uwolnienie. Masa chrześcijan jest zniewolonych. Dlaczego? Nie rozumie łaski. Walczy z demonami. Sam walczyłem z demonami. Ile ja wojen stoczyłem z demonami, to tylko ja wiem. One chyba mnie miały dosyć. Naprawdę w pewnym momencie doszły do wniosku, nie, to jest, mówi, facet ma jakieś hobby na tym punkcie, nie? Ma hobby, no on nas chce nas cały czas walczyć z nami, niszczyć, bo rozumiesz, o co chodzi, nie? Ale jak ja się opamiętałem, ja zrozumiałem, kurczę, przecież to w ogóle jest coś takiego, że one mnie traktują jak Boga. Tylko ja muszę pozycję przyjąć odpowiednią, tutaj po prostu zaprezentować to i to wszystko. I rzeczywiście od tamtej pory, krok po kroku, przez mnie problemy demoniczne mieć w ogóle, w jakiekolwiek. Się skończyły walki, obsesyjne myślenie, paranoje różne dziwne. Dziwne ciągoty się skończyły. W centrum Nowego Przymierza jest Jezus Chrystus. To Jego dokonania są ważne dla Boga i dla człowieka. Bo Jezus Chrystus to jest Bóg i człowiek. To Jego dokonania są ważne dla Boga i muszą być ważne dla Ciebie. Jego dokonania, nie Twoje. Ani negatywne, ani pozytywne. Czy Ty rozumiesz, że Ty się musisz rozstać ze swoimi dokonaniami i negatywnymi, i pozytywnymi? One są nic nie warte. Są tyle warte, co splugawiona szata, tak jest napisane. Zrozum to. Te twoje starania bycia lepszym, bycia bardziej świętym. Uświęcanie nie polega na tym, że się pracuje nad tym. To nie na tym uświęcenie polega. Uświęcenie. To nie na tym polega. Uświęcenie polega na coraz większej świadomości zjednoczenia z Bogiem. Świadomości. Chodzi o świadomość, nie o działanie. O świadomość. Świadomość. To jest uświęcenie. A nie czyny jakieś. Czyny to są skutkiem. Po czynach się poznaje. Wiecie, co się poznaje po czynach? Czy człowiek odpowiednio działa na przykład na poziomie świadomości? Bo jak on dalej wali numery różne, tak? Też na niego patrzę, mówię, to dlaczego ty na poziomie świadomości tego w ogóle nie ogarniasz? I okazuje się, że rzeczywiście tak jest. Jak to działa w praktyce? Chodzi o to, żeby zaprzestać szukać rozwiązań w sobie, a zacząć ich szukać w Jezusie Chrystusie. To się może wydawać jakimś kolokwializmem, czy coś w tym rodzaju, ale posłuchajcie, zobaczymy to zaraz głębiej. W Tobie nie ma rozwiązań. Nie wiem, czy Ty to wiesz. Jeśli nie wiedziałeś do tej pory, to teraz się z tym oswój. Czemu? Bo Ty jako człowiek nie jesteś środowiskiem do tego, żeby mieć rozwiązania do swojego życia. Dlaczego? Wracamy do pierwszego wersetu. Końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Czyli co? To w ogóle wszystko idzie do dzieła Chrystusa, a nie mojego czy twojego. I teraz wielu ludzi na przykład poszukuje, to jest też takie ciekawe, takie chrześcijańska, taka w kulturze chrześcijańskiej, czekam na objawienie od Pana, co mam robić. Ja mówię, a ile już czekasz? Długo, ja mówię, To mówię, albo Bóg jest sadystą, albo to nie jest droga, którą powinieneś podążać.
No bo okej, jak ty tam szukasz rozwiązań tego, co ma być za 10 lat, to jest spoko. Ale jak szukasz rozwiązań tego, co powinno być zatrzymane wczoraj i ty nie masz, tak, to może ty źle szukasz. W jakim ty pojemniku szukasz? Szukałem Biblii wszędzie, tylko nie na pierwszym piętrze. Ja zapomniałem, że ja tam w ogóle tę Biblię czytałem. No, ale zapomniałem o tym, że ja tam tą Biblię czytałem. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz wszystko mogłem przeszukać. Przeszukałem wszystko i nie znalazłem rozwiązania. Nie mam, szukam od zeszłej środy. Tylko co? Tam, gdzie nie trzeba. Masa ludzi szuka tam, gdzie nie trzeba, tam, gdzie nie ma. Ja mówię, czego szukasz? W czym? W sobie szukam. Ja mówię, po co? Rozwiązania w sobie szukasz? Co to znaczy w praktyce? Jeżeli Jezus spełnił już wszystkie wymagania Boga wobec człowieka, posłuchaj, to oznacza to, że w Jego działaniach, postępowaniu i czynach należy szukać rozwiązania dla swoich problemów. To w Jego postępowaniach różnych, działaniach, różnych czynach należy szukać rozwiązania dla siebie, wierząc, że On to rozwiązał. Nie, że ja, wiecie, co ja robię? W moim życiu się coś pojawia, jakiś problem. Pierwsza rzecz, przychodzę do Boga i mówię tak, Jezu, ogłaszam, że rozwiązałeś ten problem. I wiecie, co robię? Ponieważ wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Czyli ja tego nie widzę. Ja nie widzę rozwiązania. Co robię? Zgodnie z Pismem. Co robię? Odchodzę. Uwierzył i odszedł, jest napisane. Wyluzowuje. Relaksuje się. Rozumiesz, o co chodzi? Idę zjeść suszoną śliwkę, bo lubię, jestem na redukcji. Nie mam wielkich możliwości. Cieszę się czymś. Ostatnio się cieszyłem żółtym serem. Rozumiesz? Cieszyłem. Ktoś powie, co ty robisz? Ja mówię, cieszę się. Interesuję się prozaicznymi sprawami. Bardzo przyziemnymi. Czemu? Uwierzyłem i co zrobiłem? Odszedłem. Co mam w głowie? Dokładnie to, czym się cieszę. Przywiozła Basia ze Stanów taki ser w kostce. Ser złoty, zwykły. Ucieszyłem się tym serem. Mówię o ser w kostce. Całym swoim jestestwem się ucieszyłem. Ktoś powie, nienormalny jesteś, to jest ser. Okej. Przeżywam ser. A co mam przeżywać? Co ja mam przeżywać? Ile się ludzi nawróci? Jaką służbę jeszcze otworzyć? Nie. Ser przeżywam. Czemu? Bo jestem normalny. Czemu? Bo nie mam obsesji. Czemu? Bo nie jestem zaburzony i nie potrzebuję myśleć o nawracających się ludziach, o służbach tworzonych, o kościołach zakładanych. W ogóle kocham ten ser. Bo jestem normalny. Uwierzył i odszedł. I wiecie, co się będzie działo? To, w co uwierzyłem. A ja będę jadł ser. A będzie się działo w to, co uwierzyłem. I co, jak to się nazywa? Łaska. Łaska. To się nazywa łaska. Dlatego mogę się cieszyć życiem. I naprawdę nie mogę wam tego udowodnić, bo nie mogę wam pokazać swojej głowy. Ja naprawdę nie mam nic w tej głowie więcej niż mówię. I bardzo mi z tym dobrze. Te rzeczy dotyczą grzechów, chorób, problemów, różnych biedy, a nawet sukcesów. Filipian 1:21. Życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Paweł to rozumiał. On upatrywał źródła życia w Chrystusie,
a problem uznawał za sposób użycia tego życia dla siebie. U Pawła się pojawiał w ogóle problem, a Paweł zacierał ręce i mówił: jest, pojawiła się śmierć. A zaraz będę widział, co zrobił Jezus w tym temacie 2000 lat temu. Uwierzę w to, a potem sobie będę to oglądał. Dlatego on mówi: życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Przykłady. Proste, prozaiczne rzeczy. Zamiast walczyć z paleniem papierosów, uwierz, że Jezus rzucił papierosy za ciebie. Powiedz mi, czy to jest zgodne z tym, co czytaliśmy wcześniej? Chrześcijanin walczy z rzuceniem papierosów i mówi: Panie, potrzebuję cudu. Wiąże demona nikotyny. Czy co to jest? Posłuchajcie, są dwa rodzaje ludzi. Powiem wam trochę o papierosach. Są dwa rodzaje ludzi na świecie. W ogóle dwa rodzaje ludzi są. Jedni mają silną wolę, drugi mają słabą wolę. Tacy są ludzie. Co to jest wola? Element duszy człowieka, czyli system, w którym są różne akty decyzyjne. I teraz ta wola, każdy ma wolę. U jednych jest ona silniejsza, u drugich słabsza. Przecież zobaczcie, palenie papierosów. Są ludzie na świecie, nie znają Jezusa, rzuca papierosy. Czemu on rzuca papierosy? Bo ma silną wolę, to jest bardzo proste. Akurat w jego przypadku ta część duszy nie została zniszczona, tak jak w przypadku innego człowieka, który na przykład jest chrześcijaninem. Narodzonym z Bożego Ducha, wypełnionym Duchem Świętym, ze słabą wolą. Tak jak jeden ma włosy, a drugi nie ma włosów. Rozumiecie, o co chodzi? Tamten ma silną wolę, wziął, rzucił. Mój dziadek Antek, powiedział mu lekarz: Panie Antoni, to panu szkodzi. Nie, 50 lat palił, rzucił natychmiast. Dziadek miał silną wolę. U dziadka było słowo droższe od pieniędzy. Ale jest chrześcijanin i on nie ma silnej woli. I on chodzi, kręci się, człowieku, co tu zrobić, jak tu zrobić. Połóż na mnie ręce, to, tamto, a tamten to w ogóle, jak się nawrócił, to przestał palić, a tamten to, a ty co? A ja palę. To jest takie silne u mnie. Ja mówię, nie jest silne u ciebie, bo to jest takie same u wszystkich. Normalnie organizm, masz fizyczny organizm i twój organizm buntuje się dlatego, że nie podajesz mu nikotyny. Rozumiesz? Tak jak mój czy kogokolwiek innego, no. 3 tygodnie nie popalisz, organizm zacznie produkować nikotynę, po 3 miesiącach się umocni, koniec, nie będzie ssania w brzuszku, tylko ty nie masz silnej woli, bo jesteś cienki. No i koniec, jesteś cienki i to wszystko. No dobrze, to co mam zrobić, jak jestem cienki? Cudu potrzebuję. Nie potrzebujesz cudu. Czego ty potrzebujesz? Potrzebujesz uwierzyć, że Jezus Chrystus rzucił papierosy za ciebie. Czy ty to w to uwierzysz? Ludzie, ja wam mówię proste rzeczy. Przykład. Rzecz się dzieje jakieś 100 lat temu w kościele u brata Łoczmana Ni. Jak nie wiecie kto, to poczytajcie. Uważam, że jeden z większych bożych ludzi od czasów apostoła Pawła. W jego kościele w Chinach przyszedł do niego jeden zborownik i mówi: pastorze, ja już po prostu się kończę. No. Jestem lekarzem. Jedynym lekarzem w tym kościele. Jako jedyny w ogóle w tym kościele palę. Mam tego dość. Żona mi każe wychodzić z domu, żebym palił za mieszkaniem. Mówi: kurczę, wstyd mi w ogóle. Nie umiem rzucić palenia. A Watchman mówi: halleluja, chwała Bogu żywemu. A on się pyta: jaka chwała Bogu, jak ja palę? A Watchman mówi: no i dobrze, że palisz. I o co ci chodzi? A on mówi: bo ja muszę rzucić. A on mówi: nie, nie musisz rzucić. To co mam zrobić? Uwierz, że Jezus rzucił papierosy za ciebie. I on się patrzy na niego. I to wystarczy? Tak, wystarczy. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. To jest przeświadczenie o tym, czego się spodziewamy.
na wierze jest moc. Czy inaczej, za wiarą idzie moc. Jeżeli my wierzymy, że Jezus poniósł nasze grzechy, że rozchorował się naszymi chorobami, tak? Że został zniewolony naszymi zniewoleniami, to wliczają się w to również co? Papierosy. Tą samą wiarą, podkreślam, tą samą wiarą dokonujemy potężnych uwolnień i małych uwolnień. Przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Co ja się będę spinał, żebym nie palił? Ja uwierzę w to, że Jezus przestał palić za mnie. Ja w to uwierzę. Jaki będzie skutek mojej wiary? Taki sam jak nowe narodzenie. Uwierzyłem w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i do nieba idę. Jak ja uwierzę, że Jezus Chrystus uczynił za mnie palenie, to co? Ja przestanę palić kiedy? Zaraz. A jak nie uwierzysz, to będziesz jarał i będziesz śmierdział. I będziesz antyświadectwem, gnojem takim. Rozumiesz? I pewnie, że pójdziesz do nieba. Rozumiesz? Tylko nikt cię nie będzie chciał całować. No tak. Ale rozwiązanie jest proste. Zamiast walczyć z lękiem, uwierz, że Jezus przestał się bać za ciebie. Przestał się za ciebie bać. Kto to zrobił? Kto wykonał wszelką sprawiedliwość? Kto jest końcem prawa? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Centrum naszego wyznania. Na czym polega uzdrowienie na przykład? Że Chrystus się rozchorował tą chorobą. Ludzie krzyczą, moc, 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 moc. W ogóle moc, zrozumcie mnie, w duchowej rzeczywistości jest hierarchia. Hierarchia. Władza stoi wyżej niż moc. Rozumiecie to? To jest bardzo ważne. Ja nie wiem dlaczego, znaczy generalnie przypuszczam dlaczego. Jestem terapeutą, to przypuszczam, dlaczego tak jest. Czemu taka masy chrześcijan chcą bardziej prezentować moc niż władzę? Posłuchajcie, ja nieraz to powtarzałem. Policjant, 80 kilo wagi, stoi na ulicy, lizak wyciąga i zatrzymuje 30-tonowego tira. Porównajmy moc faceta ważącego 80 kilo i tira ważącego 30 ton. Tir bez żadnego, to jest porównanie mocy. Tir bez żadnego problemu rozjedzie go i zrobi z niego mokrą plamę. Czemu tir go nie rozjeżdża? Bo policjant prezentuje władzę. Władza w hierarchii duchowej stoi wyżej niż moc. Te teksty, że jest mi dana cała moc, to jest źle przetłumaczone. Tam jest napisane, jest mi dana cała władza. Maciej, kompletna władza na niebie i na ziemi. Tak mówi oryginał w ogóle grecki. Jest mi dana władza. Jezus nigdy nie mówi, jest mi dana moc. On tego nigdy nie powiedział. Tak samo jak jest napisane, dał im, nie dał im moc do wypędzania, tylko dał im władzę. Udzielił im władzy. Dał im jakby legitymację duchową. To jest władza. Władza. Rozumiecie? To jest o wiele większa sprawa. Moc, ona służy do... Bo o co chodzi? Moc zawsze służy do konfrontacji. Bo Bóg ma moc i diabeł ma moc. Kiedy zachodzi reakcja mocy, to jest konfrontacja. Konfrontacja. Konfrontacja mocy. Przepchnięcie. No, że Bóg ma większą moc niż diabeł, no to te przepchnięcie jest zawsze w ogóle po stronie Boga. Tylko przy tym jest strasznie dużo rwetesu. Rozumiesz? Ludzie lubią rwetes. Lubią, jak demony krzyczą. Też kiedyś lubiłem bardzo. I to jest w ogóle ciekawe.
Im miałem niższe poczucie własnej wartości, tym bardziej lubiłem, jak demony krzyczą. To zauważyłem w swoim życiu. Im bardziej moje poczucie własnej wartości wzrastało, rozumiesz, to zacząłem do nich mówić milcz. Milcz i wyjdź. Silencio. Bez zamieszania. Wyjdź! A kiedyś mnie kręciło, jak strasznie krzyczały. Czemu? Miałem potwierdzenie, że mam moc. Rozumiesz? To mnie nakręcało. Miałem takie źródło zewnętrzne. A potem czytam, a on do niego mówi, kazał mu zamilknąć i wyjść. Ja mówię, Jezu. To jest kozactwo dla mnie. Rozumiesz? Pamiętaj, profesjonalizm duchowy polega na tym, że im ciszej wyjdzie demon, tym większą władzę prezentujesz. To proste. Rozumiesz? Zamiast głowić się nad jakąś strategią, uwierz, że Jezus już opracował ją za ciebie. Że ona jest. Nie, że masz ją znaleźć. Zobaczcie, o czym ja do was mówię. Przez cały czas pokazuję wam, żeby uzależnić się od Jezusa Chrystusa. Oto chrześcijaństwo. Uzależnienie od człowieka. Jezusa Chrystusa. Oto chrześcijaństwo. To stawia nas w odpowiedniej pozycji. W odpowiedniej pozycji. Zjednoczenie z Bogiem to jest połączenie się w Chrystusie Jezusie z Bogiem. Wchodzimy jakby w związek małżeński, tak to nazwijmy, puści w ryj. A nasz partner posiada ogromny majątek. Rozumiesz? A my sobie wchodzimy w to małżeństwo. Nie mając nic. Wchodzimy sobie. Dowartościowani. Głęboko świadomi, że jesteśmy kochani. Rozumiecie? I idziemy sobie żyć w tym związku. Na równych prawach, bo kiedy się wchodzi w związek małżeński, to wiecie, co się zaczyna dziać? Na równych prawach się wchodzi. Nieważne, że jeden wniósł $1,000,000, a drugi nie miał nic. Bo tam chodzi o miłość. Rozumiecie, o co chodzi? Pretty woman. Czaicie? Chodzi o pretty woman. O to chodzi. W ogóle o to chodzi. Bo to jest ta łaska, pretty woman. I wtedy jesteś jedno. I teraz co się dzieje? Kiedy natomiast ty się przeciwstawiasz problemowi, to zawsze na czele, znaczy to zawsze z przodu jest ta część twojego małżeństwa, która weszła z zasobnością. Bo to ona posiada historię. A ty po prostu tam wskoczyłeś sobie w te małżeństwo. Rozumiesz? Zgarnięto cię z ulicy. Siadłeś do limuzyny i odjechałeś. Musicie zobaczyć, czy wy to rozumiecie. Ja wyrobiłem sobie cały system myślowy zrzucania rzeczy na Boga. Posłuchaj teraz, i to jest ten slogan, który nieraz słyszysz. Złóż to na Jezusa. To jest to. To jest złożenie rzeczy na Jezusa. To nie jest powiedzenie, Panie, składam to na Ciebie. Ja wam kiedyś mówiłem, znaczy nie wiem, czy wszystkim, niektórym pewnie tak, jak rozmawiała ze mną pewna kobieta kiedyś i ona do mnie, bo ona zadzwoniła do mnie i mówi do mnie tak, w sprawie tego uzdrowienia, bo ona usłyszała gdzieś moje poselstwo, podobne do tego, czy tam fragment tego gdzieś, takiego poselstwa i ona mówi,
Ty mówisz do mnie, że Jezus rozchorował się moją chorobą. Ja mówię tak. Ona mówi, ja mam chore jajniki. Ja mówię, i? I Jezus się rozchorował chorobą moich jajników? Ja mówię tak. Chcesz mi powiedzieć, że Jezus miał jajniki? Ja mówię, a ty chcesz mi powiedzieć, że masz jakieś dowody, że nie miał? Przedstaw mi jeden. Nie masz? To teraz uwierz, że Jezus rozchorował się chorobą twoich jajników. Nie mów tego zdania takiego dziwacznego. W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, bo to gówno znaczy dla twojej psychiki. Powiedz tak. Połóż sobie rękę na jajnikach i powiedz, Jezu, ty wziąłeś na swoje jajniki chorobę moich jajników. Moje jajniki dzięki temu są zdrowe, bo ty jesteś końcem prawa. Ja w to wierzę. Amen. I wiesz, co się stanie z twoimi jajnikami? Zostaną uzdrowione zgodnie z twoją wiarą. Ale jeśli będziesz kombinować coś w swojej baniuszce, w tych 6-10% użytkowności mózgu, rozumiesz? To gdzie ty zajdziesz? Zajdziesz w ciemną dziurę, jak wielu chrześcijan. Że będą wypowiadają te slogany, a cały czas trwają w walce o swoje. Muszę zapracować, muszę wypracować, muszę zasłużyć, muszę wysłużyć, bo jak nie, to mi się nie uda, albo tamto mi nie wyjdzie itp. Bo kto ja jestem przecież? Zwykły człowiek. Ja wszystko składam na Jezusa. Wszystko składam na Jezusa. Ja jestem maniakiem tego. Ja zrzucam każdą rzecz na Niego. Każdą rzecz na Niego. Krosta mi się zrobi. Ja mówię, to jest twoja krosta. Nie interesują mnie takie sprawy. W ogóle nie interesują mnie te rzeczy. Dlatego wyszedłem ze wszystkiego, co jest patologiczne w moim życiu. Bo wychodziłem z tego. Bo z Jezusa zrobiłem co? Zbiornik na śmieci mojego życia. Jezus to jest zbiornik na śmieci. Zacznij go traktować tak, jak należy. Wtedy oddasz Bogu chwałę. Nie wymyślaj, nie kombinuj. Rozumiesz, o co chodzi? Zbyt mocne wycieranie nosa powoduje krwotok. Wielu chrześcijan normalnie krew zalewa notorycznie. Oni non-stop coś kręcą w tych głowach. Ile razy człowiek ma wrażenie, że z człowiekiem ze świata rozmawia, jakoś się tak czuje swobodnie i lekko. Pogada z chrześcijaninem jednym, drugim. Człowieku. Tamci przynajmniej nie wiedzą o różnych rzeczach. Ci wiedzą o wszystkim, swoje robią. Dalej walczą w ogóle. Jak być lepszymi? Jak polepszyć życie? Często mi ludzie, jak mam to zrobić? Ja mówię, ja nie wiem, jak masz to, a jak ty to zrobił? Ja mówię, ja nie wiem. Uwierzyłem. Co uwierzyłeś? No w to, że to Jezus zrobił. Że kościoły pozakładał. No. Ja w to uwierzyłem. Że się zaprzyjaźnił z ludźmi. To twoja wiara w Jezusa Chrystusa jest drogą do twoich życiowych rozwiązań. Twoja wiara w Jezusa Chrystusa, ale nie w Jezusa Chrystusa nieaktywnego, tylko Jezusa Chrystusa aktywnego. Jesteśmy ruchem wiary. Ruchem wiary. Potrzebujesz pieniędzy? Myślisz o zarabianiu pieniędzy? Musisz uwierzyć, że Jezus zarobił te pieniądze. Bo On wykonał wszelkie prawo. Kto zarobił te pieniądze? Jezus. Jesteś z Nim zjednoczony. Do kogo należą te pieniądze? Do Ciebie. Bo co się wnosi we wspólnocie małżeńskiej, jest wspólne. Rozumiecie to? Jak coś się wnosi w trakcie małżeństwa, to jest wspólne. Wspólne. W niebie nie ma intercyzy. Rozumiecie?
musisz nauczyć się najpierw znaleźć w nim rozwiązanie. Uwierzyć, że on już dokonał tego, z czym się dziś mierzysz. Dopiero potem otworzy ci się brama mocy i objawienia. Kiedy zaczyna funkcjonować druga strona łaski, czyli Boża zdolność w tobie? Kiedy zaczyna następować manifest mocy i realnego objawienia, a nie generowanych rzeczy przez głowę? Wtedy, kiedy składasz rzeczy na Jezusa. Nie wcześniej. A chrześcijanie mówią, chcę wiedzieć, chcę móc. I kminią. I chodzą obciążeni. Rozumiecie? I potem robimy coś, a człowiek jest obciążony. I idziesz służyć, jesteś obciążony. A ty nie możesz być obciążony. Ty musisz być luźny. Luźny. Rozumiesz, o co chodzi? Luźny. Badaj to, czy jesteś luźny. Wielu z was może zapomniało, co to jest być luźnym. Rozumiesz? Może musisz sobie przypomnieć, co to jest w ogóle żyć na luźny sposób. Posłuchaj, wielokrotnie, będąc w świecie, byłeś o wiele bardziej luźny, niż jak jesteś w ogóle chrześcijaninem w kościele. Przypominasz sobie, bo ja grzeszyłem. Bzdury, to ja nie mówię tam o grzeszach. W ogóle co ty z tym grzechem? Co z tym grzechem w ogóle? Cały czas, bo ja grzeszyłem. Teraz też grzeszysz samemu sobie, dając radę. W ogóle co to za różnica, czy ty grzeszyłeś tamtym grzechem, czy tym grzechem grzeszysz? Grzech, grzech. Jeden grzech, jedna krew. Bo jak nie będziesz luźny, będziesz cały czas spięty, to twoja służba będzie na 10%, 15%, 20%, chociaż tobie się będzie wydawało, że to wielka służba. Pamiętaj, albo twoje czyny, albo jego czyny. Wybierz dzisiaj. Kładę to dziś przed tobą. Kładę dziś przed tobą życie i śmierć. Twoje czyny, jego czyny. Co wybierasz? Ja wybrałem jego czyny. Ja mówię, to ty uczyniłeś, Jezus. To ty to uczyniłeś. Ja mam taką relację z Bogiem. Wierzę i odchodzę. Dlatego nie mam spięć różnych. Nie zastanawiam się nad różnymi rzeczami. Wiecie, jak ktoś by zobaczył z boku, powiedział, ty taki jesteś niefrazobliwy, ty tak się w ogóle nie interesujesz. No kurczę, nie, no interesuję się, tylko interesuję się na Boży sposób. Na Boży sposób, nie na ludzki sposób. Nie chodzę, nie drapię cały czas pazurem, rozumiesz, o co chodzi? I myśląc, że coś wydrapię. Po co ja mam drapać? Rozumiesz? Po co mam to robić? Naprawdę, czasami mam wrażenie, że jakby ludzie nie mieli zainteresowań w kościele, takich, że ludzie się nie interesują niczym. Tak jacyś są, właśnie taka rama jest. Ja mówię, weź się zainteresuj czymś. Nie masz znajomych? Może, nie wiem, coś zrób fajnego w swoim życiu. Rusz się do ludzi. Rozumiesz, o co chodzi? Ubierz się ładnie, jest wieczór, idź do klubu. Rozumiesz, o co chodzi? Gdzie chcesz znaleźć tych ludzi do ewangelizowania? Koniecznie chcesz na tej ulicy kwitnąć? Możesz kwitnąć, a możesz iść do klubu na Mazowieckie, nie pod klub. Chcesz to podklubić. A chcesz to się ładnie ubierzyć do klubu. Rozumiesz? Może ludzi jakichś poznasz. A może będą fajni jeszcze przy tym. A może im Ewangelię ogłosisz. A może się nawrócą. Jakiś ruch zrób. Rozumiesz? Nie siedź ciągle w jakimś, kurczę, takim środowisku, w którym w ogóle próbujesz samodzielnie coś ogarnąć. Wyluzuj. Obawiasz się, czego się boisz. Jak się czegoś boisz, to przyjdź do Jezusa i powiedz, Jezu, ty się bałeś tym lękiem, który ja się teraz boję. I przestałeś się bać.
A że jestem z Tobą w stałym związku, to ja też się nie boję. Ja w to wierzę teraz. Wszystko się przez wiarę dzieje w życiu chrześcijanina. Przez wiarę zdobywamy, przez wiarę ustanawiamy, przez wiarę wykorzeniamy, przez wiarę zmieniamy, przez wiarę budujemy, przez wiarę osiągamy. Nie przez uczynki, nie przez podobanie się Bogu i podobanie się ludziom. Nie przez to. To burzy w nas indywidualizm. We mnie to zburzyło dokumentnie mój indywidualizm, jak ja zobaczyłem, aha, nic nie możesz. Żebym ja mógł powiedzieć, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, to najpierw musiałem w swoim życiu powiedzieć, nic nie możesz, Artur. To jest wszystko dzieło Jezusa Chrystusa. Ty tylko i wyłącznie lecisz na Jego znajomościach. Pamiętam kiedyś, jak w mieście byłem, na początku jeszcze, byliśmy w takim klubie, no i tam przysadzili się do nas. Ja wtedy byliśmy, nie wiem, czy tylko we dwoje zagadł, czy jeszcze ktoś z nami był, chyba jeszcze ktoś z nami był. I przysadzili się do nas tacy goście. I teraz o co chodzi? Ja świeżo byłem w mieście, ale już wiecie co? Wiedziałem, na kogo się powołać. I wiedziałem, że są ludzie, że jak się na nich powołam, to są takie osoby, do których ci nawet nie zadzwonią, bo się będą bać. To już mnie ten cwaniacki umysł mój już tak działał. Więc tam jak doszło do jakiejś, ja mówię, słuchaj, bo ja jestem od tego i od tego. I rzuciłem parę faktów. Skąd te fakty znałem? Z opowieści. To były z opowieści z więzienia znałem te fakty. I w ogóle wiesz, kopary pozamykane, dziękuję uprzejmie. Czemu? Bo na większego się powołałem. Na większego się powołałem. Na większego się powołałem. Na czyny większego się powołałem. Duch Święty potem mi przypomniał. Pamiętasz, jak na czyny większego się powołałeś? Ja mówię, pamiętam. Zawsze tak rób. Na czyny większego się powołuj. Do czynów większego się odwołuj. Nie leć na swojej historii, bo masz cienką historię. Poleć na Jego historii. Poleć na Jego historii, Artur. I lecę na Jego historii, przyjaciele. Lecę na Jego historii. Lecę na Jego czynach. I to się nazywa łaska. To jest niezasłużona przychylność Boga dla mnie. I kiedy ja realizuję tą część, to przychodzi druga część, Boża zdolność we mnie. Przychodzą objawienia, przychodzą umiejętności, czyli moc. Ale trzeba odpowiednio to rozegrać. Proszę was, rozegrajcie temat łaski prawidłowo. Pokutujcie, jeśli robiliście inaczej do tej pory. To jest mega ważne. To On jest w centrum naszego życia. Jako chrześcijan. Naszego życia chrześcijańskiego. To Jego dzieła. Rozumiecie? Jego dzieła. Chrześcijaństwo jest proste, bo nie wymaga pracy. Rozumiecie? Ta praca jest zupełnie na innym poziomie. Ale chrześcijanie dzisiaj są zapracowani. Jest też druga grupa chrześcijan, która w ogóle też nie rozumiejąc łaski, ona nie robi nic, myśląc, że On coś za nich zrobi. To jest w ogóle inna patologia, ale o niej nie rozmawiamy, bo ona nas nie dotyczy. Nie zamierzamy tutaj w ogóle uzdrawiać całokształtu Kościoła, bo nie o to chodzi. My musimy być zdrowi. Nasz zespół musi stać prosto. My musimy być mocni. A więc my musimy te rzeczy przetwarzać w sobie. Bardzo was proszę. Jeżeli będzie potrzeba, przesłuchajcie tego sobie kilkakrotnie. Wstańmy, proszę. Ojcze, niech te słowa dogłębnie w nas zapadną. Niech każdy z nas dzisiaj korzysta z nich. Ja ogłaszam, że one dogłębnie zapadają, a każdy z nas z nich korzysta. Ja ogłaszam, że nic nam nie wycieknie, Ojcze, że skorzystamy
z najdrobniejszego elementu tego słowa dzisiejszego. Ojcze, ja ogłaszam manifest łaski nad ludźmi z Kościoła i z zespołu. Nowy wymiar przeżywania tej łaski. Amen.